Bardzo dziękujemy, przyjmujemy, zagrywamy i odbijamy do Państwa w stronę Warszawskiej Opery Kameralnej, która rozpoczyna nowy sezon. I Maciej Dolega już się tam wybrał na prawdziwą ucztę muzyczną do Teatru Polskiego, by dowiedzieć się o tym, co zaplanowała pani dyrektor Alicja Węgorzewska wraz z zespołem. Macie to już chyba Państwa tylko do opery francuskiej, paryskiej możemy zaprosić. Ta jest obecnie w remoncie. Mm-hmm. Wiesz, jak to jest, jak się zwiedza miasto i chcesz zobaczyć jakiś piękny obiekt, a tu rusztowanie i nie ma efektu, ale jest taki artysta, który znalazł na to potrafi to przykryć fajnie. Tak. No właśnie, ten artysta to J.R., prawda? A to słynne miejsce to oczywiście opera Garnier. Jaki akcent francuski. Garnier. Świetnie. W każdym razie tą operę zamienił w jaskinię. Ale nie jest to pomysł prymitywny, bo artysta wymyślił, że w ten sposób nawiąże do filozofii Platona. To zobaczmy w takim razie. Ciekawa jaka pogoda w Paryżu, ale wygląda na to, że całkiem przyjemna, tak jak u nas, upały. Waldemar Dolecki w naszym studiu, jasna marynara, to oznacza, że będzie ciepło, będzie słońce. Może jeszcze warto wspomnieć o temperaturach, wzdłuż granicy zachodniej 30 stopni, jak na wrzesień, dzisiaj który, 8? Nie, tak, 9? Piękne lato we wrześniu mamy. Jak długo taka pogoda się do środy podobno. Nieco poważniejszych. Nieco poważniejszych, zagranicznych, bo Stanisław Pyrzanowski już z nami jest i wybiera się jednym ziemi. No niestety bardzo. Tak, to jest pierwsze tak naprawdę takie głośne w jaskini, gdzie też wybrali się polscy goprowcy. Jak ta akcja ratownicza przebiega? Czy udało się go wyciągnąć? Nie tylko. Stanisław Pyrzanowski przygotował dla nas... Pierwsza porcja. Tak, widzimy się jeszcze, czekamy na kolejną porcję, jak to powiedziałeś, wydarzeń z zagranicy. A my teraz powrócimy do zapowiadanego przez nas na początku tematu. Do kraju w ogóle wrócimy. Tak, tematu, bo do kraju, bo w całej Polsce i w wielu miejscach też poza granicami Polski czytamy dzisiaj powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. No to jest 12. odsłona narodowego czytania, która zainauguruje o godzinie 11 w warszawskim Ogrodzie Saskim Para Prezydencka. Na scenie wystąpi ponad 20 aktorów. Tak, na 20 głosów będzie czytana ta powieść. Wstaje dzień. Tę tajemnicę rozwijemy jeszcze bardziej, zdradzając, jakiego mamy gościa, dr Michał Sutkowski, prezydent. Dziękujemy, Marto, za wszystkie informacje i za zapowiedź, a warto być z nami, dlatego że nie jesteśmy sami. Dokładnie. Stanisław Pyrzanowski. Wrócił do... Z niedzieli na poniedziałek na terytorium Rumunii pojawiły się informacje, że spadły szczątki rosyjskiego drona Newry, takie, które miały na celu zwykle przestraszenie lokalnej społeczności. Fornia i dom Marilyn Monroe. Tam na...